ważne 3 punkty zostają u nas. Bardzo się też cieszę, że dostałam wyróżnienie. Mogę podziękować chyba moim rozgrywającym, które w tym meczu wyjątkowo dużo rzucały środek i mogłam zdobyć parę punktów więcej, bo w bloku chyba dzisiaj nie bardzo się popisałam, także bardzo mnie to cieszy, że mogłam pomóc zespołowi, przede wszystkim, że wygrałyśmy ten mecz, ponieważ jest był on dla nas bardzo ważny. Jesteśmy teraz drugie w tabeli i cel został osiągnięty. Tak, już statystycznie nie jest to możliwe, dlatego jest to podwójna radość dla nas, bo taki był cel i ten cel osiągnęłyśmy. Nie jest to taki miesiąc przerwy, bo praktycznie gramy teraz bardzo ważne mecze, będzie też puchar i jest do czego trenować, jest na czym się skupiać, także nie jest to odpoczynek, tylko też ciężka praca. Miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma i będziemy mogły powalczyć o najwyższe cele. Tak, to prawda, że Bielsko ostatnio jest na fali wznoszącej. Trochę gorzej zaczęły sezon, a się okazuje, że końcówkę gdzieś tam próbują wyrywać nawet tym zespołom z górnej części tabeli. Dlatego ten mecz będzie na pewno dla nas trudny, ale w głowach mamy to, że jest to mecz już bezpieczny dla nas i być może to nam da trochę takiej świeżości i zabawy z gry. Miejmy nadzieję, że przywieziemy do domu. Jestem optymistką i mam nadzieję, że tak, ale najważniejsze są te duże punkty. Straty setów nie są aż tak ważne. Mam nadzieję, że utrzymamy dobrą pasę, przede wszystkim zwycięstw. I teraz mamy jeszcze mecze na wyjeździe, także podwójnie będziemy się cieszyć, jeżeli będziemy wygrywać.